Witam, zapraszam na odcinek polscy aktorzy i aktorki, którzy zmarli na straszne, przerażające choroby. Maria Proboszcz-Hasik z domu Zydorek, urodzona w lutym 1961 w Łodzi. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, która zdobyła największą popularność w latach 80. Urodziła się jako córka włókniarki i, jak sama mówiła po latach, w jednym z wywiadów pochodziła z rozbitej rodziny. Jej rodzice wcześniej się rozwiedli. Miała 6 lat, gdy uparła się, że zostanie aktorką. Uczyła się gry na fortepianie, ćwiczyła taniec, brała lekcje śpiewu. Została przewodniczącą kółka teatralnego. Na pierwszym roku studiów zagrała Julkę w filmie Franciszka Trzeciaka Punkty za pochodzenie. Studia w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi ukończyła w 1983 i obroniła dyplom aktorski. Pojawiła się w serialach 07 Zgłoś się, Tulipan, Mistrz i Małgorzata. Wystąpiła za granicą m.in. w słowackim filmie Cena Odwagi. Maria Proboszcz zmarła 14 września 2010 roku w wieku 49 lat. Przyczyną śmierci był nowotwór. Pochowana została w części komunalnej cmentarza Zarzew w Łodzi. Maciej Kozłowski, urodzony we wrześniu 1957 w Kargowej. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Do 12 roku życia wychowywał się w Kargowej, potem mieszkał w Zgierzu, gdzie ukończył szkołę średnią, Technikum Gospodarki Wodnej. W 1984 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Zagrał m.in. w Kingsidzie, Królu, Psach, Liście Schindlera, Nic Śmiesznego, Killerze i Ogniem i Mieczem. Z małego ekranu znany głównie z serialu M jak Miłość, znany także z działalności sportowej. Zadeklarowany fan piłki nożnej i obrońca reprezentacji artystów polskich. W 2005 roku, chcąc oddać krew w ramach kampanii Krewniacy, Kozłowski dowiedział się, że jest zakażony wirusem zapalenia wątroby typu C. Pomimo choroby pozostawał aktywny zawodowo. Zmarł na raka wątroby w nocy z 10 na 11 maja 2010 w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha. Pogrzeb aktora odbył się 18 maja w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Krystyna Feldman, urodzona w marcu 1916 w Lwowie. Aktorka, dwukrotna laureatka Orła, za drugoplanową rolę w filmie To ja, złodziej i pierwszoplanową w filmie Mój Nikifor. Była wnuczką Hermana Feldmana oraz córką aktora specjalizującego się w rolach szekspirowskich, uchodzącego za gwiazdę początku XX wieku, Ferdynalda Feldmana i aktorki teatralnej i śpiewaczki operowej Katarzyny Feldman z domu Sawickiej. Grała małe role od 5 roku życia, kształciła się w prywatnym lwowskim studiu aktorskim prowadzonym przez aktora Janusza Strachockiego. Debiutowała w Teatrze Miejskim w Lwowie. Zagrała kilkanaście ról w spektaklach teatru telewizji. Ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie. Znana również z serialu Świat według Kiepskich. Krystyna Feldman zmarła 24 stycznia 2007 w swoim poznańskim mieszkaniu. Przyczyną śmierci wybitnej aktorki był rak płuc. Pochowano ją w Alei Zasłużonych na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Zgodnie z życzeniem złożono ją do grobu w kostiumie z ostatniego spektaklu, monodramu I to mi zostało. Gabriela Kownacka z domu Kwarz, urodzona w maju 1952 we Wrocławiu, aktorka teatralna i filmowa. Była córką Otto Kara Kwasza i Izabeli z domu Tumidajskiej. W 1971 ukończyła liceum ogólnokształcące we Wrocławiu i zdała maturę. W tym samym roku dostała się na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Będąc na pierwszym roku studiów zagrała rolę Zosi w Weselu Andrzeja Wajdy. Dyplom ukończenia PWST otrzymała w 1975 z tytułem magister sztuki aktor dramatyczny. W tym samym roku zaangażowała się do Teatru Kwadrat w Warszawie. W 2004 aktorka zachorowała na raka piersi. Kilkumiesięczne zabiegi chemioterapii i radioterapii dały pozytywny efekt, dzięki czemu mogła powrócić do pracy na planie serialu Rodzina Zastępcza. Na przełomie maja i czerwca 2008 nastąpił gwałtowny nawrót choroby i stan zdrowia aktorki bardzo się pogorszył. 9 marca 2009 w Teatrze Narodowym odbył się koncert charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na leczenie aktorki. Zmarła 30 listopada 2010. 7 grudnia 2010 została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Daria Trafankowska,
Urodzona w styczniu 1954 w Poznaniu, aktorka telewizyjna i teatralna, lektorka, prezenterka telewizyjna oraz dziennikarka radiowa. W 1979 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pracowała jako adeptka w Teatrze imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Była również lektorką i dziennikarką radiową. Od 1979 związana z teatrami warszawskimi. Pracowała w Teatrze Pantomimy w Warszawie, potem w Rozgłośni Harcerskiej. Do 1981 grała w Teatrze Narodowym, następnie w Teatrze Powszechnym. W latach 1995-2000 prowadziła wraz z aktorem Januarem Brunowem teleturniej matematyczny dla dzieci Szalone Liczby. Pod koniec życia znana przede wszystkim z roli Danusi Dębskiej, siostry oddziałowej w serialu Na dobre i na złe. Aktorka zmarła na raka trzustki 9 kwietnia 2004. Jak sama stwierdziła, umierała będąc kochaną. 15 kwietnia została pochowana w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim. Od 2009 jest patronką jednego ze skwerów w Warszawie. Małgorzata Braunek, urodzona w styczniu 1947 w Szamotułach. Aktorka filmowa i teatralna, laureatka Polskiej Nagrody Filmowej Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą w filmie Tulipany. Urodziła się jako córka oficera kawalerii i rotmistrza Wojska Polskiego II RP Władysława Alojzego Braunka i jego żony Anny Ruty z domu Beni. W 1966 ukończyła naukę w liceum ogólnokształcącym imienia Jana Zamoyskiego w Warszawie, po czym do 1969 studiowała na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, której jednak nie ukończyła z powodu rozpoczęcia kariery filmowej. Pod koniec lat 70. przerwała karierę, by zająć się życiem rodzinnym i podróżami. W trakcie podróży po Azji zafascynowała się filozofią zen i buddyzmem. Aktorka zmarła w Warszawie 23 czerwca 2014. Przyczyną śmierci był rak jajnika. W dniach 23-30 czerwca odbywały się buddyjskie uroczystości pogrzebowe. Została pochowana 15 lipca w grobie swojej matki na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. 6 lipca została odprawione nabożeństwo żałobne w luterańskim kościele Świętej Trójcy. Andrzej Wasilewicz, urodzony w marcu 1951 w Białogardzie. Aktor teatralny i filmowy, reżyser i producent filmowy. Absolwent PWST w Warszawie z 1975. W latach 1975-80 występował na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Od lat 80. mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Studiował reżyserię na Uniwersytecie Columbia. Był również autorem filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych produkowanych dla Polonii. Działał także jako pieśniarz. Stworzył ponad 200 ballad. Aktor zmarł 13 grudnia 2016 roku w szpitalu w Long Island. Cierpiał na chorobę Parkinsona, z którą zmagał się od dłuższego czasu. Kochani, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć część drugą.